Ignacy nie czuje się zdrowy. Apetyt stracił, chodzić wiele nie może i nawet pisać mu się nie chce. W sklepie mało ma roboty, bo tam już rządzi szlangbaum. Biedy nie zazna, ponieważ Stach zapewnił mu dożywotnią pensję. Jednak czuje się niepotrzebny bez pracy. Tylko Stach i Napoleon dają mu sens życia, inaczej skończyłby jak kac. Myśli o wyjeździe, może w sąsiedztwo pani Heleny. Szlangbaum zadziera nosa. Doktor Schumann, który sam jest starozakonny, twierdzi, że z Żydami będzie afera. Ludzie bardzo na nich narzekają, nawet w gazetach nasila się antysemityzm. Na Wokulskiego wygadują, że marzyciel, idealista, romantyk i mają za złe, że sklep Żydom sprzedał. Ignacy myśli, a może do Austrii pojechać? Paszport załatwił szybko, ale musi sił nabrać. Baronowa Krzeszowska przykazała stróżowi, aby wolnego mieszkania nie wynajmował żadnym studentom. Kilka miesięcy mieszkanie stało puste. Wrócił do niej baron, który ciągle potrzebuje pieniędzy, więc korciła go wizja zarobienia na wynajmie. Maruszewicz też go podkręcał, że nie ma sensu sprawdzać, czy to student, czy nie. Jak zapłaci z góry za 2 miesiące, to brać. Dowiedział się o tym Klein i dał znać, komu trzeba. Po cichu wprowadzili się 3 młodzi ludzie i co wieczór obradowali z Kleinem. Byli to ci sami studenci, co wcześniej, Malewski i Patkiewicz i ich kolega. Baronowe już nie dokuczają, ale Maruszewiczowi tak. Strzelają do niego grochem z rurki. Baron zwrócił uwagę studentom, aby tak nie robili i faktycznie przestali. Ale jeśli u Maruszewicza zjawia się jakaś dama, to krzyczą głośno: stróżu, stróżu, nie wiecie, jaka to pani poszła do Maruszewicza? Baronowa spokorniała, bo z jednej strony boi się studentów, a z drugiej strony męża. Wokulski zapowiedział, że jedzie z panną Łęcką do Krakowa i nie wie, kiedy wróci. Tymczasem wrócił na następny dzień i to mocno sponiewierany. Po całych dniach nie wychodzi z domu, leży i nie przyjmuje nikogo, nawet Schumana. Doktor więc zaczął dowiadywać się na własną rękę, co się wydarzyło. Wokulski wysiadł z pociągu około północy, udając, że otrzymał telegram. Zniknął ze stacji, po czym wrócił nad ranem powalony ziemią i jakby pijany. Ludzie sądzą, że faktycznie się upił i spał w polu, ale ani Ignacy, ani Schumann nie wierzą w to. Doktor twierdzi, że musiał zerwać zaręczyny z Izabelą i może próbował jakieś niedorzeczności. Ale Ignacy sądzi, że to faktycznie był telegram od Suzina. Mraczewski przez ostatnie kilka miesięcy obleciał kawał świata. Był w Moskwie, Paryżu, potem pod Częstochową u pani Stawskiej. Pomógł jej urządzić nowy sklep. Aktualnie mieszka u Ignacego. Mraczewski jest pewny, że Stach nie otrzymał żadnego telegramu i że zapewne zerwał zaręczyny. Możliwe, że coś wspomniał o tym Helenie, bo przyjechała do Warszawy, odwiedziła Ignacego i wypytywała bardzo o Stanisława. Pytała, czy już nigdy nie wydobędzie się ze swojej rozpaczy. Ale Ignacy nie wie, o jaką rozpacz chodzi, bo nawet jeśli zerwał zaręczyny, to tyle jest innych kobiet dookoła. Nadal ma nadzieję, że Stach ożeni się z Heleną. I lepiej, żeby się pospieszył, bo Mraczewski chyba się o nią stara. Gdyby nie ten jej nieszczęsny mąż, to chłopak dawno by się oświadczył. Albo gdyby miał pieniądze na rozwód. A na pytanie Ignacego, czy go przyjmie i co jeśli kocha innego, odpowiedział, że nie wie, ale niby kogo miałaby kochać? Wokulskiego? Tego Muruka? Kobiecie trzeba okazywać namiętność, a czy ten głaz potrafiłby coś podobnego? Ignacy postanowił wyjechać. Kupił bilet do Krakowa. Wsiadł do pociągu, ale po 3 dzwonku wyskoczył, bo nie potrafi rozstać się z Warszawą i ze sklepem. Rzeczy z kolei odebrał później, bo zajechały aż do Piotrkowa. Wokulski siedział lub leżał w swoim pokoju i próbował sobie przypomnieć, jak wrócił ze Skierniewic do Warszawy.
O 5 rano kupił bilet w pierwszej klasie, ale usiadł w drugiej. Później nie wie nawet, jak znalazł się w dorożce i kto mu wyniósł walizkę. Do mieszkania dostał się po półgodzinnym dzwonieniu. Służący otworzył zaspany i rozebrany, mimo że była już 8 rano. Wokulski dostrzegł, że spał w jego łóżku, ale nie robił mu wymówek. Służący zakłopotany zmienił pościel i Wokulski położył się i spał do 5 po południu. Na następny dzień odwiedził go Ignacy, ale jak długo był i o czym rozmawiali, to nie pamięta. Stracił poczucie czasu, nie rozróżniał dnia od nocy. Chwilami myślał o śmierci. Mimo, że nakazał służącemu, aby nikogo nie przyjmował, to ten wpuścił kilka razy doktora Schumana, który miał nadzieję zbadać Wokulskiego. Doktor powiedział, że sam siebie już uleczył z marzycielstwa, bo kto chce żyć, musi trzeźwo patrzeć na świat. Po wizycie Schumana Wokulski dostrzegł, że wychodzi powoli z apatii, że pojawia się bezimienny ból, że zapewne jest to budzenie się świadomości. Widział obraz w różnych kolorach, kobiety w objęciach mężczyzny. Ból miewał różne natężenie, a kiedy przekroczył wszelką miarę, to pojawił się spokój i zdziwienie. Następnie pragnienie pozbycia się tych bólów i obrazów. Pojawiła się słaba otucha. Zastanawiał się, czy potrafi jeszcze myśleć, więc przypominał sobie tabliczkę mnożenia i robił proste rachunki. Wszystko się zgadzało, więc odetchnął z ulgą, że jeszcze nie stracił rozumu. Myślał o Paryżu. Przeglądał rysunki. Ból uchnął, a otucha rosła. Najbardziej utożsamiał się z historią Don Kiszota, który żył w sferze poezji, rzucał się na wiatraki, zmarnował życie, uganiając się za ideałem kobiety, a zamiast królewny znalazł brudną dziewkę od krów. Zaczął też czytać książki z dzieciństwa, jak Robinson Crusoe czy Tysiąc i jedną noc. Zauważył, że ukojenie i spokój doznaje tylko po przeczytaniu literatury obcej. Czy my faktycznie jesteśmy narodem marzycieli? Otrzymał gruby list z Paryża, ale nie spieszył się, aby go otworzyć. Odwiedził go Schlangbaum i zapytał, czy nie chciałby zostawić u niego 120 tysięcy rubli na 10%. Wokulski odrzekł, że on swoim wspólnikom płacił 15%. Schlangbaum tłumaczył, że teraz cięższe czasy, ale da mu 15, jeśli zostawi mu swoją firmę. Wokulski odparł, że ani firmy, ani pieniędzy. Otworzył list z Paryża. Był od baronowej. Zawierał dowody, że Ludwik Stawski czy Ernest Walter nie żyje. Wokulski zastanawiał się, co by było, gdyby te papiery otrzymał 3 miesiące szybciej. Helena, piękna kobieta. I może faktycznie go kochała? Czy nie odrzucił szczęścia, które samo wpadło w ręce? Nie wiedział nawet, gdzie ona mieszka i długo się zastanawiał, co zrobić z tymi papierami. Schumann przyszedł i zaprosił go na spacer. Pogoda ładna, a on przez 5 tygodni nie wychodził z mieszkania. Wokulski wspomniał, że porzuca spółkę do handlu z cesarstwem, ale doktor próbował go przekonać, aby został. Inaczej spółka wpadnie w ręce Schlangbauma lub innych parszywych życiaków, a tak on może tam wprowadzić ludzi uczciwych i przyzwoitych. Odwiedził go Rzecki. Wyglądał mizernie, podpierał się laską. Wokulski się zmartwił i zapytał, czy nie chce wyjechać odpocząć. Ignacy powiedział, że próbował, ale że za bardzo jest związany z Warszawą. Przyszedł powiedzieć, że Klein i dwaj studenci, Maleski i Patkiewicz, są w więzieniu. Dokuczali Maruszewiczowi, więc ten zadzwonił po policję. Nie wyżałuje tego, przysiągł, że się poprawi. A jeśli do tej pory tego nie zrobił, to tylko przez Wokulskiego, bo ten zamiast podać mu rękę, to go zlekceważył. Ignacego codziennie odwiedzają Schumann i Schlangbaum. Jeden na drugiego wiesza psy. Żydzi chcą przejąć spółkę, jeśli Wokulski zrezygnuje. Być może dojdzie do porozumienia między tymi dwoma partiami Żydów.
Stanisław zakończył rozmowę na temat Żydów. Powiedział, że ma dokumenty dotyczące Ludwika Starskiego. Ignacy zerwał się, drżącymi rękoma zaczął przeglądać. Powiedział, że chwała Bogu, może się żenić z Heleną, że ona go tak kocha. Ale Wokulski uważa, że jest ruiną moralną, że może dać światu tylko pracę i pieniądze, a nie miłość. Że spętałby niewinną istotę, a za rok lub dwa wymawiał, że dla niej porzucił wielkie zamiary. Ignacy spytał, czy polityczne. Wokulski już dawno się rozczarował polityką i ma coś ważniejszego. Ignacy domyślił się, że chodzi o wynalazek Geista. Wiedział o nim od Schumana. Ignacy ostrzegł, że serce kobiety nie kamień, że może w końcu ulec Mraczewskiemu, który był u niej już kilka razy. Na odchodne poradził, aby żenił się z Heleną, bo wtedy uszczęśliwi kobietę, ocali spółkę i może sklep. Co tam machiny czy wynalazki? W każdym razie niech szybko podejmie decyzję, bo Mraczewski nie śpi. Po jego wyjściu Wokulski zaczął się zastanawiać, czy Paryż, czy Warszawa. Tam wielki cel, ale niepewny. Tu paręset ludzi, na których nie może patrzeć. Przyszedł Schumann. Powiedział, że w głowie Wokulskiego istnieje idealna miłość. Tymczasem kobiet z anielską duszą jest 1 na 10. Niech się rozejrzy w stosunkach międzyludzkich. Albo mężczyzna jak kokut uwija się między kilkunastoma kurami, albo kobieta jak wilczyca w lutym wabi ze sobą całą zgraję ogłupiałych wilków czy psów. Wokulski przyznał mu rację, a wtedy doktor się ucieszył, że skoro przyznaje rację, to już jest ocalony. Niech sobie znajdzie cel. Obojętnie, czy to będzie robienie wynalazków, czy ożeni się ze Stawską i założy kolejną spółkę. Niech zacznie nowe życie. Ludzie jego energii rozkazują, a nie słuchają. Prowadzą, a nie są prowadzeni. Ktoś, kto miał do wyboru jego bądź Starskiego i wybrał Starskiego, dowiódł, że nie jest wartym nawet Starskiego. Niech nigdy nie pozwoli się nakryć spódnicy. Po wyjściu doktora Wokulski przypomniał sobie zasławek i oszukiwanego barona, przy którym odegrał rolę prawie taką jak Schumann przy nim obecnie. Jaki on głupi, że dał się tak spodlić, że ścigał się ze Starskim. Czuł gniew i sądził, że faktycznie jest uleczony. Przez następne dni nic nie czytał, tylko prowadził korespondencję z Suzinem i dużo myślał. Czuł wstręt do handlu. Wiedział, że majątek, jaki zgromadził w ciągu 2 lat, to ludzie nie gromadzą przez całe życie. Pomyślał, że mógłby ożenić się z Heleną i ten majątek dać ogółowi. Ona nie paraliżowałaby jego zamiarów. Byłaby najwierniejszą pomocnicą. Zna pracę i biedę, jest szlachetna. Jednocześnie czuł pogardę dla ludzi, których chciał uszczęśliwić. Tydzień przed sesją, na której miały rozstrzygnąć się losy spółki, wizyty u Wokulskiego były częste. Kupcy, arystokracja, adwokaci błagali, aby nie opuszczał spółki. Wokulski mimo wszystko wycofał się. Odwiedził go książę i powiedział, że robi zawód swoim wspólnikom. Wokulski powiedział, co naprawdę sądzi na temat arystokracji. Obawiają się wpuścić starozakonnych do spółki, ale nie dadzą szans na przebicie się do ich sfer zwykłemu subiektowi. Więcej szacunku okazują nawet zagranicznemu przybłędzie. On musiał ten szacunek zdobywać choćby 15% od powierzonych kapitałów. Książę był nieco obrażony za ostre słowa, ale musiał przyznać rację. Podczas sesji zarząd złożył sprawozdanie za rok ubiegły. Okazało się, że spółka przyniosła większe zyski niż spodziewane, bo aż 18%. Wokulski nie był obecny. Adwokat oświadczył, że z powodu choroby wycofuje się ze spółki. Ta informacja sprawiła, że wszyscy byli przygnębieni. Książę również wycofał się ze spółki i opuścił spotkanie. Adwokat wygłosił mowę, że spółka traci 5/6 kapitału, więc powinna upaść i gruzami zasypać cały kraj. Adwokat chciał wywołać napięcie, ale obecni wiedzieli, jakie są dalsze losy spółki, więc zachowywali się obojętnie.
Adwokat kontynuował, że znalazł się zacny człowiek, obywatel, który jest w stanie uratować spółkę przed upadkiem. I jest nim Schlangbaum. Schlangbaum wygłosił mowę, że spółka nie może gwarantować więcej jak 10% zysku rocznie. Na koniec wypowiedział się Schumann, który otrzymał propozycję członka zarządu, ale jej nie przyjął. Zaczął żartować ze spółki arystokracji z Żydami. Wokulski poczuł obojętność po tym, jak zerwał wszelkie kontakty z tymi ludźmi. Mimo że nachodzili go przez kilka dni, prosząc, aby wrócił na porzucone stanowisko, bo kontrakt ze Schlangbaumem jeszcze nie podpisany. Obawiali się o swoją przyszłość. Nawet płakali. Inni przychodzili pod pretekstem podziękowania za oddane usługi, ale w rzeczywistości byli ciekawi, jak wygląda człowiek niegdyś silny, a teraz niedołężniały. Dostawał również wiele listów od znajomych i nieznajomych, podobnie jak odwiedzający. Część zaklinała, aby nie opuszczał spółki, część chwaliła i żałowała, a niektóre anonimy zawierały zarzuty, że zgubił handel, sprzedając go Żydom. Wokulski zrozumiał, że jest już zapomniany i niepotrzebny. Nic nie robi, z nikim nie żyje. Zastanawiał się, co dalej. Nie miał żadnego celu ani pragnienia. Odwiedził go Węgiełek. Opowiadał, że dom ma lepszy od tego, co się spalił, że mógłby fabrykę założyć. Na pytanie, czy jest szczęśliwy z żoną, odpowiedział, że nie zupełnie. Wiedział, kogo brał. Zabrał żonę pewnej niedzieli na zamek w Zasławiu. Chciał pokazać potok, gdzie zginął kowal i kamień, na którym on kazał mu wyciąć napis. Zobaczył powóz barona Dalskiego, co ożenił się z wnuczką nieboszczki zasławskiej. Zobaczył, jak wnuczka nieboszczki wchodzi między gruzy razem ze Starskim. On chce obalić testament prezesowej, twierdząc, że przed śmiercią zwariowała. Starski z baronową szli pod rękę, chichotali. A kiedy on zobaczył Marysię, to się do niej zaśmiał, a ona zbladła. Wyznała, że Starski ją pierwszy zgubił. Przybiegł baron i zapytał o swoją żonę. Węgiełek odpowiedział, że owszem, widział, poszła ze Starskim w krzaki, bo pieniędzy mu zabrakło na kupowanie dziewcząt, więc zabrał się za mężatki. Węgiełek czuje wstręt do żony. Wszystko było dobrze, dopóki nie ujrzał jej byłego klienta. Teraz na kogo nie spojrzy, to myśli, że ją miał. Wokulski zastanawiał się, czy strzelić w łeb Starskiemu, wcześniej wymieniając listę osób, którym życie zrujnował, czy zostawić go przy życiu, lecz doprowadzić do nędzy i upodlenia. Później zrozumiał, że przyczyną klęsk świata nie są Starscy czy im podobni, tylko głupota ich ofiar. Nie ma sensu mścić się na nich. Tego wieczora po raz pierwszy wyszedł na ulicę i przekonał się, jak jest słaby. Tydzień później odwiedził go Ochocki. Prezesowa swój majątek w większej części zapisała na cele dobroczynne. On, książę i Dalski mają wykonać jej wolę. Kiedy starają się o zatwierdzenie testamentu, Starski wraca z Krakowa i oznajmia, że wytoczy proces o unieważnienie testamentu. Dalski pod naciskiem żony zaczął mięknąć, ale pewnej niedzieli wybrał się z żoną i Starskim do Zasławia. Nie wie, co tam się stało, ale od tego momentu baron oświadczył, że testamentu nie da obalić i że rozwodzi się z Eweliną. Starski uciekł za granicę przed wierzycielami, bo ma 100 tysięcy długów. Ten cymbał Starski, przez to, że naraził się baronowi, to uratował zapis testamentu i wybawił barona od tak pustej żony. W dodatku baron myśli o wydziedziczeniu żony, więc skłania się do założenia w Warszawie gabinetu doświadczalnego do technologii chemicznej i mechanicznej. Ochocki wcześniej mu o tym wspomniał, ale wówczas jednym uchem słuchał, a drugim wypuszczał. A w Polsce nie ma wynalazków przede wszystkim dlatego, że nie ma gdzie ich robić. Także takie zero jak Starski może być zarodkiem technologicznej pracowni. Wokulski zapytał, czy zdaje sobie sprawę, że to wyrasta z ludzkiego cierpienia. Czy zastanawiał się, jaką drogę przeszedł baron z miłości do Eweliny do pracowni technologicznej. Ale Ochockiego to nie obchodzi.
On jak tylko otrzyma swój kapitał, to ucieka za granicę i bierze się do roboty. Bo tutaj to można się rozpróżniaczyć, zgłupieć i skwaśnieć. Tu nie ma naukowego klimatu. Tu jest miasto karierowiczów, gdzie badacz uchodzi za wariata. A karierę może zrobić tylko ten, kto potrafi grać na jakimś instrumencie i bawić damy. Wokulski zapytał, czy nie chciałby pojechać do Geista. Ochocki powiedział, że na to trzeba setek tysięcy rubli, których nie ma. Poza tym zmniejszenie ciężaru gatunkowego wygląda na bajkę. Wokulski odparł, że przecież pokazał mu blaszkę. A chłopak na to, no racja, a może pokaże mu ponownie. Wokulski niestety już jej nie ma. Mniejsza z tym, co się z nim stało. Przypuśćmy, że wpadła w kanał. Więc czy pojechałby do Geista, mając pieniądze? Ochocki odparł, że tak, ale najpierw dla sprawdzenia faktu. Wizyta Ochockiego wzbudziła w nim nowy prąd myśli. Pobiegł na miasto kupić różne preparaty. Na początek otrzymał wodór i przypomniał sobie czasy akademickie. A gdyby jemu udało się wynaleźć metal lżejszy od powietrza? Według Geista odkrycie zależy od wypróbowania kilku tysięcy kombinacji, a on ma szczęście. Chciałby być sławny i potężny, żeby mógł dowieść pani Izabeli, jak bardzo nią gardzi. Przy eksperymentach robił hałas. Właściciel więc zapytał, czy nie odstąpi mieszkania. Zgodził się. Zajęcia tego pochłaniały. Nawet coraz częściej zaczął wychodzić na miasto. Pojechał również do łazienek. Tam na widok łabędzi przylatujących do brzegu przypomniał sobie pannę Izabelę, jak odjeżdżała z Zasławka. Szybko wrócił do domu i tego dnia już niczym się nie zajmował. Śniła mu się panna Izabela, która ze łzami w oczach pytała, dlaczego ją opuścił. Przecież podróż do Skierniewic i rozmowa ze Starskim były tylko snem. Zaczął się zastanawiać, czy faktycznie nie były to halucynacje, czy osoby w słabo oświetlonym wagonie mogą odbić się w szybie. Czy na tyle zna język angielski, aby dobrze rozumieć ich rozmowę? Może się myli i zrobił błąd przez nieusprawiedliwioną zazdrość? Przecież Izabela wiedziała, że Starski kocha się w Ewelinie. To chyba nie miałaby tyle wstydu, żeby romansować z cudzym kochankiem. Jego życie jest puste i bezcelowe. Co by nie wybrał, czytanie fantastycznych książek, bezcelowe doświadczenie, ślub z Heleną, wyjazd, to i tak nie pozbędzie się żalu i uczucia samotności. A co ma zrobić z majątkiem, który go przytłacza? Włożenie pieniędzy w pracownię Geista dałoby mu sens, zapełnienie czasu, a w perspektywie potęgę i sławę. Coraz mocniej zarysowywał się cel, ale równocześnie brakowało mu energii. Codzienność pogrążała go w apatii. Potrzebny był mu silny wstrząs. Otrzymał list od Wąsowskiej z prośbą o spotkanie. Robiła mu wyrzuty, że jedną osobę z towarzystwa naraził na plotki, a jej ojca na chorobę. Że zamyka się na kilka miesięcy w domu i robi zawód innym ludziom, którzy nieograniczenie mu ufali. Przyjrzała mu się. Powiedziała, że faktycznie zeszczuplał, ale z brodą wygląda nieźle i że nie powinien jej golić. Wokulski się rumienił jak dzieciak, był wobec niej nieśmiały, prawie zawstydzony. Wąsowska powiedziała, że powinien wyjechać na wieś. Codziennie ma przychodzić do niej na obiady i kolacje, będą chodzić na spacer, a pojutrze wyjadą z Warszawy. Zawołała lokaja i poprosiła o wino. Zapytała, czy wie, co zrobił baron. Wokulski odparł, że dobrze zrobił, ale wdowa była oburzona, że baron okrył hańbą kobietę, zażądał rozwodu i strzelał się ze Starskim. A mógł sobie strzelić w łeb, a wcześniej zapisać wszystko żonie. On jej nie kochał, udawał tylko. Przy pierwszej sposobności dowiódł, że nie traktuje jej jak równego sobie człowieka, a jak niewolnicę, której za chwilę słabości można założyć powróz na szyję. Czy on nie rozumie, że kobieta może być zmuszona do sprzedania się? Wokulski odparł, że rozumie, bo sam kiedyś się sprzedał, ale nie dla zyskania majątku, a z nędzy. Nie miał kochanek, był wiernym sługą, chodził z żoną po kościołach, teatrach, koncertach i bawił jej gości.
Handel ludźmi jest rzeczą okropną, ale jeszcze gorszą jest handel samym sobą. Dalej dyskutowali o równouprawnieniu kobiet. Wokulski nawet zaimponował wdowie swoimi poglądami. Powiedziała, że szkoda, że z tej strony nie dał się poznać Beli. Wówczas uniknęliby nieporozumienia. Ale ona skłonna mu przebaczyć. Na te słowa Wokulski się roześmiał i stwierdził, że od 10 tygodni nie czuł się tak swobodny. Wokulskiemu Izabela wydała się całkiem obojętna, za to zaczęła go interesować Wąsowska. Właściwie od paru lat jego mózg szarpała jakaś straszna zmora, ale teraz czuje, że jest ocalony i to dzięki niej. Wziął ją w obie ręce i zaczął namiętnie całować. Kobieta cofnęła ręce i powiedziała, że wie, co między nimi zaszło, że postąpił niegodziwie, podsłuchując rozmowę. Izabela co dzień mówi o nim. Jej ulubionym miejscem jest zamek Zasławski. Ile razy siadała na kamieniu, to miała łzy w oczach. I co on na to? Wokulski odparł, że chciałby, aby wszelki ślad jego znajomości z panną Łęcką zaginął, łącznie z kamieniem na zamku. On przez kilka lat był zamagnetyzowany. 10 tygodni temu ktoś go rozbudził, ale nieumiejętnie, a dziś dopiero ocknął się na dobre. Jest szczęśliwy, znów należy do siebie. To prawdziwy cud, który w dużej mierze zawdzięcza Wąsowskiej. Izabela to kobieta innego gatunku i tylko obłąkanie mogło go przykuć do niej. Wąsowska spytała, czy znalazł w takim razie kobietę swojego gatunku. Być może to Stawska. Nie, Stawska nie, prędzej ona. Wyszedł i zastanawiał się nad zmianą, jaka w nim zaszła. Jakby wydobył się z otchłani na jasny dzień. Nie drażniły go tłumy. Z przyjemnością patrzył na młode kobiety i ich wabiące spojrzenia. Ale musiał przyznać, że Wąsowska jest najładniejsza wśród ładnych i najponętniejsza. Po drodze spotkał Szumana i wyznał, że kobiety robią na nim ogromne wrażenie i że tego się obawia. Szuman stwierdził, że jest zdrów i żeby postarał się o względy tej, która najbardziej przypadnie mu do gustu. Przyszedł Ochocki i rozmawiali chwilę o kobietach, które warto zmieniać co kwartał. Potem o kiepskim zdrowiu Rzeckiego. Ochocki chciałby już wyjechać za granicę, ale czeka, aż spłaci go dłużnik. Wokulski gotów dać mu pieniądze. Następnego dnia wstał swobodny i rześki. Poszedł na spacer do łazienek. Przez cały czas nie myślał o Izabeli, a o Wąsowskiej. Przeszedł się w stronę pomarańczarni, a wracając zacierał ślady swoich stóp. Wszystko chciał zetrzeć w ten sposób. Obudziło się w nim dziwne pragnienie zniszczenia pewnych rzeczy. Spokojnie myślał, że pan Izabeli i Starskiemu powinien podziękować, bo gdyby nie oni, to nie zdobyłby majątku, nie wyjechał do Paryża i nie poznał Geista. Usiadł na pagórku, gdzie rok temu rozmawiał z Ochockim. Ujrzał znów posąg bogini i zrozumiał, że jest nim sława. Postanowił gdzieś wyjechać i odpocząć. Wysłał telegram do Suzina. Lokaj Wąsowskiej przyszedł i powiedział, że pani czeka w powozie. Pobiegł do niej. Zabrała go do łazienek. Powiedziała, że musi się ocknąć ze swojej apatii, że wiele dam jest zainteresowanych pocieszaniem go. Wokulski powiedział, że nie potrzebuje pocieszycielek, że cierpiał przez własną naiwność. Patrzył na kobiety tylko przez okulary poetów. Sądził, że są rzeczą wielką i nieznaną, której zawsze szukał. Tymczasem jest gatunek kobiet, które tylko po to żyją na świecie, aby ogłupiać ludzi rozumnych, upadlać uczciwych i utrzymywać w równowadze głupców. Wąsowska nieco była zirytowana jego nowymi poglądami. Poręczyła mu list i odjechała. To był list Izabeli do Kazi. Napisała, że po ciotce Hortensji otrzymała 60 tysięcy rubli. Łącznie ma 90 tysięcy, które baron obiecuje umieścić na 7%. Co daje około 6 tysięcy rocznie, więc musi nauczyć się oszczędzać. Strasznie się nudzi. Młody inżynier bywa co parę dni. Z początku bawił ją rozmową o mostach żelaznych, ale potem opowiadał, jak to się kochał w kobiecie, która wyszła za innego i pragnie uzdrowić się przez nową, lepszą miłość.
Papo coraz słabszy, płacze kilka razy dziennie i robi jej wymówki. Wiadomo za kogo. W ruinach Zasławskich bywa co parę dni. Marszałek oficjalnie wystąpił o jej rękę. Ona się obawia, że może zostać jego żoną. Całą noc przez to płakała. Wokulski po przeczytaniu tego listu pomyślał, że tak pogardza i jeszcze kocha. Wieczorem otrzymał telegram z Moskwy, po czym wysłał depeszę do Paryża. Następny dzień spotkał się z adwokatem i rejentem. Zbada rzeczy na miejscu. Czy może istnieć metal lżejszy od powietrza? Chce się wydobyć z tego błota. Nazajutrz przyszła wiadomość z Paryża oraz list od Wąsowskiej, aby wpadł na kilka minut, bo ma do niego bardzo ważny interes, a chce dzisiaj wyjechać. Powiedziała, że chce wyjechać za granicę i chciała się doradzić, kiedy najlepiej kupić franki. Zapytała też o list Belli. Oddał jej, co sugerowało, że jej nie kocha. Kazia chce ich albo pogodzić, albo raz na zawsze rozwiązać sytuację między nimi. Bo biedna dziewczyna się dręczy, a człowiek honorowy nie powinien bałamucić kogoś, a potem rzucać jak zwiędły bukiet. Wokulski dał do zrozumienia, że temat z Izabelą jest zakończony. On nie rozumie duchowej prostytucji, którą prowadzi się bez potrzeby i przy zachowaniu pozorów cnoty. Pożegnał Wąsowską i udał się do Ignacego. Widok zniedołężniałego przyjaciela bardzo go poruszył. Pytał, czy się nie gniewa, że dawno u niego nie był. Ignacy powiedział, że jemu już czas iść do Katza i innych piechurów. Zapytał, czy nie byłoby praktycznie, gdyby ożenił się ze Stawską. Wokulski miał już dość kobiet i tych wszystkich babskich stosunków. On pojutrze wyjeżdża do Moskwy, a potem się zobaczy. Jeszcze się waha, co zrobić. Może coś dla świata, a może skończy wszelkie rachunki ze światem. Rozmawiali do późna. W kilka dni rozeszła się wieść, że Wokulski gdzieś wyjechał i może na zawsze. Wszystkie jego ruchomości kupił szlangbaum. Ignacy przestał czytać gazety i już nie lubi rozmawiać o polityce. Jest słaby, szybko się męczy i chodzi tylko o lasce. Szlangbaum wyprawił urodziny, nawet w połowie nie tak wystawne jak Stacha, a mimo to zbiegli się wszyscy przyjaciele i nieprzyjaciele Wokulskiego i pili zdrowie Szlangbauma. Za pełnym talerzem i butelką wleźliby do kanału. Baronowa Krzeszowska nazywana jest jedną z najlitościwszych niewiast, ponieważ dała 200 rubli na jakiś przytułek. A o procesie ze Stawską to już ludzie zapomnieli? Wobec Żydów rośnie niechęć, a Szuman cieszy się z tego. Stach wyjechał do Moskwy do Suzina. Mraczewski oświadczył się Helenie, a ta po krótkim wahaniu przyjęła go. Szuman twierdzi, że Ignacy ma wadę serca i w trosce o jego zdrowie zabronił picia kawy, piwa, wina, szybkiego chodzenia i irytacji. Ignacy faktycznie nie domagał. Nie miał wiele zajęć. W sklepie Szlangbauma był tylko chwilę, dopóki nie przyszli pozostali subjekci i klienci. Poza panem Ziębą pracowali tam już sami starozakonni, którzy nie okazywali mu szacunku. Dużo myślał o Wokulskim. Nieco się martwił, że przyjaciel milczy. Odwiedził go radca Węgrowicz i ajent Szprot. Tak dawno nie było go w knajpie, że od tego czasu wynaleźli nowy gatunek piwa. Przynieśli na degustację. Węgrowicz wygrał to piwo, ponieważ rok temu, kiedy Wokulski był jeszcze w Bułgarii, mówił, że to wariat, że zbankrutuje i źle skończy. Dzisiaj te słowa przypisuje sobie Deklewski, więc założył się z nim o to. Szprot rozstrzygnął na korzyść radcy. I tym sposobem wygrał kosz piwa Ale, angielskie piwo jasne. Węgrowicz mocno krytykował zachowanie Stacha i tym samym wprawił w irytację Rzyckiego. Pojawił się Szuman i przegonił towarzystwo. Powiedział, że to nie knajpa i że Ignacy nie powinien pić alkoholu. Ignacy spytał doktora, czy słyszał, jak mówią o Wokulskim.
Szuman powiedział, że mają rację, poza jednym, bo nie jest bankrutem. To polski romantyk, co wiecznie szuka czegoś poza rzeczywistością. On albo sobie w łeb strzeli, albo wróci do nowej utopii, jak wynalazki Geista, który też jest patentowanym wariatem. Zbadał Ignacego i kazał natychmiast wracać do łóżka i więcej nie robić z mieszkania szynkowni. Z nudów Ignacy albo odczytywał historię konsulatu i cesarstwa, albo myślał o Wokulskim, który tyle chciał zrobić, tyle mógł zrobić, a nie zrobił nic. Żeby chociaż napisał, gdzie jest i co robi, bo on ma złowrogie przeczucia i martwi się. Szuman nie dodawał mu otuchy. Mówił, że trzeba być półgłówkiem, żeby zostawić tyle pieniędzy w Warszawie bez dyspozycji. Pewnego dnia przyszedł z informacją, że Wokulski z Moskwy udał się do Odessy, stamtąd ma zamiar jechać do Indii, potem do Chin i Japonii, a później do Ameryki. Informacja jest sprawdzona, bo od Schlangbauma, który obraca pieniędzmi Stacha i niebawem ma mu wypłacić procent, więc interesuje się, co się z nim dzieje. Ignacego odwiedził Ochocki i doniósł, że umarł pan Łęcki. Kto wie, czy córka go do grobu nie wprowadziła. Pannie Łęckiej oświadczył się marszałek. Ona go przyjęła, ale co dzień jeździła do ruin zamku w towarzystwie pewnego inżyniera i tam tęskniła za Wokulskim. Panie sugerowały jej, że tak nie wypada, ale ona odpowiadała, że marszałek powinien być kontent, jeśli za niego wyjdzie, a jeśli tak, to nie po to, żeby wyrzekać się swoich przyjemności. Nawet Ochocki zwrócił jej uwagę, że w towarzystwie jednego wielbiciela nie wypada tęsknić za drugim. Ale ona odpowiadała, niech będzie kontent, że może na mnie patrzeć. Inżynier nie taki głupi, spostrzegł się, więc przestał z panną jeździć do zamku. A marszałek zazdrosny o inżyniera wyniósł się na Litwę i zostawił pannę Łęcką. Ona i ciotka dostały spazmów, a poczciwy Łęcki umarł na apopleksję. Takich jak ona są tysiące, wytrenowana, by drażnić nerwy. Piękne, eleganckie, dowcipne, świetnie wychowane. Dla ludzi, którzy są zamożni, a nie pracują, więc w jakiś sposób muszą zużywać energię. Wpadają w rozpustę. Ochockiego nie dziwi, że Stanisław wyjechał. Jedynie ta pilność. Uważa, że jest to człowiek szerokiej duszy, który patrzy na interesy nie tylko swoje, ale tysięcy innych ludzi i że wybiega do przodu o kilkadziesiąt lat. Człowiek idei i niezwykłych prac. Szuman nie ma racji, mówiąc, że Wokulski to wariat i polski romantyk. Teraz jest jak wyrwane drzewo. Jeśli znajdzie grunt właściwy, a w Europie może tak być, to zacznie naprawdę żyć i znajdzie sobie robotę. Ale jeśli już stracił energię, Ignacy mu przerwał. Stach ma energię. Rozmowa o nim sprawiała mu przyjemność. Zaczął szlochać, dlaczego Stach nie napisze chociaż słowa. Ochocki rozumiał Wokulskiego, dlaczego milczy. Ma wstręt do rzeczy, które przypominają mu przeszłość. On miał podobnie, kiedy przed egzaminem dojrzałości musiał w 5 tygodni nauczyć się łaciny i greki, ponieważ przez 7 ostatnich lat nie chciało mu się uczyć. Dopiero kiedy spalił książki, to odczuł spokój. Przepracował się i do tej pory litery greckie i łacińskie są dla niego obrzydliwe. Ochocki pożegnał się, mówiąc, że wyjeżdża do Petersburga. Rozmowa z Ochockim orzeźwiła Ignacego. Ten chłopak nie tylko rozumiał Stacha, ale wręcz go przypominał. Od tego dnia zaczął zdrowieć. Szuman sobie przypisywał te zasługi. W rzeczywistości Ignacy pogrzebią się myślą, że niebawem otrzyma wieści o przyjacielu. Końcem września furman nieboszczki Zasławskiej widział Wokulskiego w lesie Zasławskim. A jeden Żydek doniósł, że widział go w Dąbrowie, jak kupował 2 naboje dynamitowe od jakiegoś górnika pieczyny. Szuman uważa, że to fałszywe pogłoski. Pewnie Schlangbaum wyznaczył nagrodę za wieści o Wokulskim, więc wymyślają. Ignacy, mimo że pogłoski wydały się jemu pozbawione sensu, to jednak czuł niepokój. Niepokój ten zamienił się w trwogę,
kiedy rejent pokazał mu testament, w którym Wokulski rozporządził majątkiem jeszcze przed wyjazdem na Moskwę. 140 tysięcy rubli dla Ochockiego, 25 tysięcy rubli dla Rzeckiego, 20 tysięcy rubli Helence Stawskiej, 5 tysięcy rubli dla służby i biedaków, w tym uwzględnił Węgiełka, stolarza z Zesławia, Wysockiego furmana z Warszawy i jego brata, dróżnika ze Skierniewic. Każdy z nich otrzymał po 500 rubli. Wokulski prosił, aby obdarowani przyjęli zapisy jak od zmarłego, a rejenta zaś zobowiązał, aby nie ujawnił zapisów do 1 października. Ludzie plotkowali o Wokulskim. Szumana zastanawiało, skąd wśród obdarowanych wziął się dróżnik Wysocki. Zapisał jego imię i nazwisko. Ochocki przyjął dar, poprosił też Rzeckiego o pożyczenie 21 tysięcy rubli, ponieważ w listopadzie musi wyjechać za granicę. Stary subjekt zgodził się. Czekał na wyjaśnienia. Miał nadzieję, że obaj zejdą się w Paryżu u tego dziwnego gejsta. Ale utracił tę nadzieję, kiedy Szuman doniósł, że gejst to wariat. Dowiedział się o niego i cała akademia z niego drwi. Mraczewski odwiedził Ignacego. Był nieco zakłopotany, ponieważ Helena waha się, czy przyjąć darowiznę. Ignacy wyjaśnił, że nie musi się obawiać. Nawet jeśli jego narzeczona miała słabość do Wokulskiego, to najprawdopodobniej nigdy już go nie zobaczy. Ignacy bywał w sklepie tylko raz w tygodniu, a mimo to zauważył gruntowne zmiany. Towar był słabej jakości, subiekci aroganccy w stosunku do klientów i dopuszczali się drobnych nadużyć. Powiedział o tym Szlangbaumowi, ale ten stwierdził, że ludzie nie znają się na jakości, tylko na cenie, a nadużycia wszędzie się zdarzają. I w ogóle skąd ma wziąć nowych ludzi? Szuman śmiał się, że gdyby w kraju zostali sami Żydzi, to wyszliby z torbami z interesu. Ignacy miał dużo wolnego czasu, więc rozmyślał. Nie dziwił się już Stachowi, że wyjechał, skoro dusił się w tym sklepie i mieście. Pomyślał, że wejdzie w spółkę razem ze Stawską i Mraczewskim i wspólnie będą prowadzić sklep. Ten projekt sprawiał, że czuł się zdrowszy. Postanowił wyjechać za granicę na kurację, żeby pozbyć się tych duszności, a potem weźmie się do roboty. Szuman wpadł do Ignacego z informacją, że dowiedział się od dróżnika Wysockiego, że Stach rzucił się pod pociąg w Skierniewicach i że ten go uratował. Otrzymał list ze Sławia adresowany do Wokulskiego. List był od Węgiełka, który dziękował za dar oraz pytał o jego zdrowie. Był zaniepokojony, ponieważ matka jego widziała go, jak idzie na zamek. Wieczorem zaś usłyszeli huk i matka wysłała go, aby sprawdzić, co się stało, czy nie ma w okolicy pana i czy na pewno nic mu się nie stało. Węgiełek zobaczył gruzy. Z czterech ścian zamku ostała się tylko jedna, reszta zmielona prawie na mąkę. Zmartwiony przeszukiwał gruzy, ale nie znalazł śladu, więc w podziękowaniu postawił święty krzyż. Ignacy posłał po doktora Szumana, szczęśliwy, że Stach był w kraju. Pokazał mu list i czekał na jego opinię. Ten odparł, że Wokulski zapewne zabił się w ruinach zamku. Ignacy uważał, że Wokulski chciał zniszczyć zamek, który przypominał mu o pani Izabeli. Szuman w to nie wierzy, według niego Stach z pewnością się zabił. Ignacy zwiniał wystawę w sklepie. Sądził, że jest sam, ale na zlecenie Szlangbauma pilnował go Żydek, żeby przypadkiem czegoś nie ukradł. Ignacy tak się zdenerwował, że zamknął na całą noc Żydka w sklepie, a sam napisał dwa listy. Jeden do Stawskiej z propozycją, aby się przeniosła do Warszawy i aby wspólnie prowadzili sklep, a drugi list do Lisieckiego, czy nie chciałby do nich dołączyć. Czuł dziwny ból w klatce i kłucie w płucach. Zmarł. Panna Izabela wyjechała za granicę i wstąpiła do klasztoru. Uzupełnienie jest początkiem rozdziału Pierwsze ostrzeżenie, który został skreślony przez cenzurę carską. Fragmentu tego nie włączono do tekstu, ponieważ Prus w scenie zastępczej wprowadził szereg nowych szczegółów, które były istotne w dalszej powieści.
Podczas gdy Ignacy śledził licytację kamienicy Łęckiej, w jego mieszkaniu obradował Wokulski z Suzinem. Suzin namawiał przyjaciela, aby pojechał z nim do Paryża i gwarantował dobry zarobek. Kiedy Wokulski otrzymał list w niebieskiej kopercie z pęczkiem niezapominajek, Suzin zorientował się, że jest to list od kobiety. Izabela dziękowała za piękny wieniec dla Rossiego i zapraszała na obiad. Suzin radził, aby skończył z tą kobietą szybko. Na kobietę najlepsze są brylanty, a nie serce. Ona z serca twojego zrobił meblowanie, a przyjdzie inny bez serca i z nim będzie się kochać i całować na twoich oczach. Przed wyjazdem była u Suzina Maria Sierkiejowa i wspomniała, że jej córka wciąż tęskni za Wokulskim i nie może przestać o nim myśleć. Z nią niech się ożeni. Dziewczynek malina, instytut skończyła, w dodatku bogata. Przyszedł pan Łęcki. Suzin pożegnał przyjaciela i poprosił raz jeszcze, aby pojechał z nim do Paryża.